Jak pan, panie pośle, interpretuje te tłumaczenia resortu obrony dotyczące tego, że wojsko teraz ma być apolityczne, że wojsko nie jest ani PiSu, ani Platformy, wojsko jest wojskiem polskim? Brzmi to pięknie. Ile w tym treści, a ile w tym. Bardzo, partyjnego przekazu. Bardzo romantycznie i pięknie to brzmi. Wojsko powinno podlegać pod prezydenta tak jak to było w pierwszej konstytucji i tyle, bo zawsze będzie targane wiatrami politycznymi. No najlepiej przed chwilą państwo oglądali pana ministra Tomczyka, który mówił, że nie nie my się nie rewanżujemy, ale przypominam, że Macierewicz 50 wyrzucił. Otóż ja uważam, że za dużo generałów jest za armii polskiej i że ta produkcja generałów niczego dobrego Polsce nie może nie może się przysłużyć, myślę, że za mało mamy oficerów liniowych bojowych dowódców plutonów kompanii a za dużo generałów tak było w latach 30 i tak widzę, że jest dzisiaj, i muszę państwu powiedzieć, że, dobrze by było żeby, pan minister Kośniak-Kamysz, odbudował szkolnictwo wojskowe, nie zaczynając od Akademii Medycznej, tylko zaczynając od technicznych szkół wojskowych, które będą szkoliły techników, inżynierów, bowiem pole walki dzisiaj takiej właśnie kadry wymaga, a tego nie ma. Nie ma mówi się o stu apacach, a nie ma komu obsługiwać tych apaców. No właśnie swoją drogą umowa dotycząca paczów podpisana wczoraj podpisana przez między innymi wiceszefa resortu obrony No ale warto powiedzieć negocjowana przez ostatnie lata przecież to i kongres musiał wyrazić zgodę to była długa praca w której ta kropka nad i została. No tak naprawdę wczoraj tak. postawiona. Jak, jak pan, pan minister Błaszczak tutaj dość dobrą robotę zrobił, dlatego że on doprowadził do decyzji Kongresu, bo bez tego nikt by nie sprzedał żadnego AH64, więc myślę, że tutaj trzeba oddać honor panu Błaszczakowi ministrowi za to, że ta paczka mamy możliwość kupić. Natomiast co do istoty, to jest jedna z wielu umów, bo offsetowa to jest tylko ta umowa. Co my z tego będziemy mieli, tak co będziemy produkować tutaj, czy będziemy składać, co będziemy. Mm, na razie nie wiemy. Ale wiemy, że umowa już jest, zaraz będziemy wiedzieli. No i potem jest umowa kupna Apaczy, tak, żebyśmy mogli je również współprodukować i być mm, powiązani interesem w związku z wydaniem tych miliardów złotych na blisko 100 Apaczy. To jest, proszę Państwa, no nikt tyle nie ma. Armia niemiecka ma trzy apacy. To ja w ogóle zostawmy Armię Niemiecką, bo to pizza, wodę, fotomontaż. Panie pośle mówimy tutaj o zmianach o czystkach niektórzy tak to określają w polskiej armii to jest kolejna taka sytuacja tak. w ostatnim czasie w sobotę, informacje obiegły media dotyczące tego, że trwa procedura odwołania generała brygady Artura Jakubczyka to jest międzynarodowy sztab wojskowy w kwaterze głównej sojuszu Zobaczmy jeżeli możemy w tym momencie na oświadczenie pana generała, które wydał dopiero wczoraj wieczorem jak okazało przebywa on na urlopie, napisał w mediach społecznościowych o tym, że nie udostępniono mu do wglądu dokumentacji, która jest podstawą decyzji ministra obrony narodowej, jak też nikt się z nim w tej sprawie nie kontaktował, pisze w tym oświadczeniu tak, że w moim odczuciu stawiane mi zarzuty są mocno niepoważne i godzące w moje dobre imię, nie wiem dlaczego próbuje się wokół mojej osoby rozwijać jakiś wątek skandalu i tym samym niszczyć mnie jako żołnierza i człowieka No właśnie dlaczego panie pośle to już drugi raz Taka metodologia widać Donalda Tuska i jego tutaj siepaczy politycznych, bo takie plucie na mundur polski nie, niczego nowego nie wniesie. Tak odwoływano dowódcę Eurokorpusu. Najpierw się cieszyliśmy, że mamy własnego dowódcę, a tutaj nagle w atmosferze jak zwykle jakieś służby, jakieś, tylko nie wolno o tym mówić, zaraz utajnią, żebyśmy nie mogli rozmawiać na ten temat. A potem się okazuje, tak jak przy odwołaniu pani, z komisji do spraw pedofilii o jakieś głupoty chodzi, które, które, są zwykłymi pomówieniami, a one w tej otoczce tajności yy, robią się faktami. No, no więc tu mamy ogromnego znaczenia. Tak, takie znaczenia to za my nie możemy nie o tym mówić, bo to jest bezpieczeństwo Europy. Nie w ogóle jak my wyglądamy, proszę państwa, co to za gadanie? To są oficerowie wyszkoleni. Często w West Point to są oficerowie, do których mają Amerykanie przede wszystkim zaufanie, a to zaufanie ma być podważane właśnie w ten sposób, że tych oficerów się tak z Kuksańca traktuje. Spokojnie, panie generale, władzę zmienimy, wróci pan, a rozliczymy wszystko to, co armię polską niszczy od samego środka, bo prawdę mówiąc, to jest takie wulgarne i powiedziałbym, że sam pomysł na, na powoływanie na szefa NATO. Rutera to jest Rutę tak. Rutę to już jest nieporozumienie. same w istocie swoje jest nieporozumieniem, a co dopiero co dopiero praca na to. Dziwię się, że Amerykanie na to pozwalają. Myślę, że jak Trump wygra wybory, to do tego też znajdzie na to chwilę czasu, bo Amerykanie rządzą i dowódcą, tak sobie zapisali w Traktacie Północnoatlantyckim, że dowódcą wojsk zawsze ma być Amerykanin. No i tego się nie da zmienić, bo gdyby w ogóle tego zapisu nie było, to myślę, że na to już by nie było. Panie pośle, zaczynaliśmy ten serwis także od informacji dotyczących tego, że dzisiaj mija 9 lat prezydentury Andrzeja Dudy, mówiłam naszym widzom o tym, że to prezydentura, która przypada przynajmniej w tym ostatnim okresie na czas kohabitacji, jak pan widzi rolę prezydenta w, tej, w tym momencie i te działania, które prezydent podejmuje bardzo często odsyłając chociażby w ostatnim czasie ustawy do Trybunału w trybie następczym, chociażby ustawę o KRS. Jaki to czas. No muszę powiedzieć tak, że z pewnym takim dozą pewnego takiego takiej sympatii myślę o tym, że Pan Duda został prezydentem, ponieważ został prezydentem przez, przez KUKIS 15, tak naprawdę, w pierwszych wyborach. I całe środowisko KUKIS 15 zagłosowało na Andrzeja Duda i został prezydentem, co bardzo cieszy, dlatego że jak widzimy na spektrum europejskie, no to proszę Państwa, wielowektorowa polityka, którą prowadzi pan prezydent Andrzej Duda, przynosi skutki. No, skutki dość powiedzieć takie, że przyjmowany jest na wszystkich dworach i, i w wszystkich salonach świata, kiedy tylko chcę. No do prezydenta Stanów Zjednoczonych pamiętam, jak dziś dopchać się nie można było. Przedstawiciele wtedy Platformy Obywatelskiej nie mogli dostać się w ogóle do prezydenta. Jak pamiętamy, Tusk nie odbierał telefonów od prezydenta Stanów Zjednoczonych i była bardzo taka, powiedziałbym, no to nie polityczne określenie, ale taka nieprzyjemna atmosfera wzajemnej współpracy. A Andrzej Duda. Dał nowy asump, dlatego że był oddany współpracy Donald, Donaldowi Trumpowi, a potrafił tak, tak swoje działania poprowadzić, żeby nie urazić jednego, a współpracować też z drugim. I to było bardzo ważne zadanie i, powiem szczerze, ryzykowne w wykonaniu, ale dał radę. I przypomnijmy, że COVID to był właśnie za Andrzeja Dudy, no i Wielka Wojna. Gdyby nie Andrzej Duda, proszę Państwa, Żołęzki, któremu podziękował w sposób bardzo paskudny na Radzie Narodów Zjednoczonych, prawdopodobnie Załęcki by nie żył, dlatego że on był na tej liście subskrypcyjnej do wyeliminowania Ukraińców na pierwszym miejscu. I to, że on żyje, to on zawdzięcza Morawieckiemu i Dudzie, dlatego że Niemcy na, na no od razu, że tak powiem, go sprzedali pierwszego dnia no, no i dodajmy jeszcze, Panie pośle, te zdjęcia, które widzimy teraz. To są zdjęcia z Pekinu i te rozmowy z Xi Jinpingiem. To są ostatnie działania, to są ostatnie tygodnie, media później po tej wizycie, dwa miesiące po tej wizycie, informowało o tym, że presja na naszą granicę zmniejsza się. E, po tym ultimatum, które tam miało zostać Chodzi o, o towary. <laughs> chodzi o towary Chodzi o, chodzi o towary. Chodzi o towary. Tak. E, no ja mam wiadomość taką, że Rosjanie przygotowują następną falę agresji na naszą e, granicę. W tym, że w związku z tym szkolą dziesiątki czy setki nawet bojowników yy, yy, swoich yy, z Afganistanu, mm -hmm. przepraszam, uciekło. Z Afganistanu i, i będzie atak przypuszczony. Ja mam taką informację, natomiast zobaczymy, czy to będzie prawda, czy Chińczycy właśnie nie przykręcą tych, tych, tych potencjalnych agresorów. Zobaczymy. Natomiast Andrzej Duda na tych zdjęciach z Łońskim powiem, że to naprawdę trzeba mieć dobry charakter, żeby podarować mu takie zachowanie jak w Nowym Jorku. Bo ja na miejscu Andrzeja Dudy bym mu nie darował czegoś takiego. Po prostu nie darowałbym mu. I Andrzej tutaj spokojnie, mamy ważniejsze sprawy i tak dalej, i tak dalej. To jest niewyobrażalne. Pierwszy raz w ogóle w historii dyplomacji stało się tak, że człowiek, któremu się pomaga bezpośrednio, cały naród pomagał Ukrainie, wtedy 8 milionów ludzi do domów przyjętych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cała prawie amunicja z magazynów, zapasów nienaruszalnych armii polskiej poszła na Ukrainę. Jakby Ukraińcy nie wiedzieli, że mają parę lat na przygotowanie się do wojny i proszę Państwa, nagle podczas przemówienia w imieniu Polaków na rzecz Ukraińców cała delegacja ukraińska wstaje, odwraca się plecami i wychodzi. Tak, to, to było, było bardzo po twarz nieprawdopodobna, też niewytłumaczalna.